Serdecznie witam powtórnie Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj następny odcinek z serii o kotlecie de volaille. Dzisiaj odcinek poświęcony smażeniu kotleta de volaille. Serdecznie zapraszam Państwa na film. I oto mamy opanierowane, gotowe, prawdziwe z kostką kotlety de volaille, które będziemy smażyć. Patelnię mamy już rozgrzaną, na dosyć głęboki tłuszcz wykładamy nasze de volaille. Musimy dokładnie je smażyć z obydwu stron. Oczywiście nie kujemy żadnym widelcem nic, bo wtedy by nam to masło ze środka wypłynęło i taki de volaille to jest wtedy nie jest de volaille. Ładnie, elegancko z obydwu stron musimy je usmażyć. Jak widać tu po brzegu już nam się te de volaille nasze rumienią. Przewracamy je, tak żeby z każdej strony dobrze usmażony. Tłuszcz musi być dosyć głęboki, ale nie tak za bardzo głęboki, żeby nam się wylewał z patelni. I smażymy następną stronę. I następną stronę też odwracamy. Był z każdej strony ładnie, elegancko usmażony. Nie zapominamy przy kosteczce dobrze je podsmażyć. Cały właśnie urok tego kotleta są właśnie te kosteczki tutaj. I dalej w koło ładnie przewracamy. Jeszcze troszeczkę i będą gotowe. Już na pewno nasze de volaille są gotowe. Możemy teraz nawet za kosteczkę złapać. Trzymać je elegancko. Wykładamy na talerze półmisek. I możemy się delektować smakiem prawdziwego de volaille'a z kostką. Pamiętajcie Państwo, że de volaille, prawdziwy de volaille musi mieć kosteczkę. Wtedy może się nazywać de volaille. Proszę, jakie ładne, chrupiące.